Problemy z komunikacją, mówieniem i koncentracją, a także m.in. nadwrażliwości na dźwięk, dotyk czy światło. Tak przejawia się autyzm. To zaburzenie pracy mózgu pojawia się bardzo wcześnie i dotyczy coraz większej liczby dzieci. W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu budynki wielu miast zostały podświetlone na niebiesko. To kolor solidarności z autyzmem. Niebiesko zrobiło się też dzisiaj na wodzisławskim rynku. Dziecko autystyczne odbiera świat zupełnie inaczej. Dzieci mają zaburzone odbieranie bodźców różnych. Światło może ich razić, głos może być zbyt intensywny. Inaczej mogą odbierać dotyk, mogą być nadwrażliwe albo niedowrażliwe. Mogą nie czuć jakby swojego ciała. W Polsce liczba osób z autyzmem szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy. Zaburzenie występuje u 1 na 100 dzieci. Dzieci autystyczne mają problemy z mówieniem, komunikowaniem się, trudno im wejść w relacje i interakcje z otoczeniem. Głośne dźwięki, jakaś nawet głośna muzyka, to on zakrywa uszy, bo jego to boli. To budzi często zły odbiór. Czasem jest przykro patrzeć, jak ludzie mówią, jak on ma jakieś różne zachowania, czy tam krzyczy, czy piszczy, ale mama, ona nie umie tam sobie z nim poradzić, czy go uspokoić, no wtedy jest przykre. Przykre są takie sytuacje. Aby takich sytuacji było jak najmniej, co roku 2 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wczoraj urzędy zaświeciły na niebiesko. Dzisiaj ubrani na niebiesko z biało-niebieskimi transparentami przeszli przez wodzisławski rynek osoby chorujące na autyzm, a także ich rodzice, nauczyciele i terapeuci. Problem autyzmu jest coraz bardziej się rozbudowuje, jest coraz częstszy, coraz więcej o nim się słyszy. My też chcielibyśmy tutaj zasygnalizować, pokazać się razem z naszymi właśnie podopiecznymi, że jesteśmy i pragniemy też integrować się ze społeczeństwem. Myślę, że się bardzo dużo już zmieniło, świadomość jest coraz większa. Na autyzm czy łagodniejszy zespół Aspergera choruje coraz więcej dzieci. Te wymagają specjalnej opieki, ale też odpowiednich warunków do przeprowadzania terapii. Zarówno władze miasta, jak i powiatu inwestują w swoje placówki. My w placówki przedszkolne, szkolne, władze powiatów te specjalne czy ponadgimnazjalne, tak aby właśnie dzieciom z autyzmem zapewnić jak najlepszą opiekę już od tych lat najmłodszych. Nasze placówki oświatowe są przygotowane, zwłaszcza zespół placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych. Autyzmu nie da się wyleczyć. Dzięki odpowiedniej terapii można jednak starać się jak najlepiej przystosować dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie. Happening na wodzisławskim rynku zorganizował zespół placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych w Wodzisławie Śląskim, do którego uczęszcza około 50 autystyków.